Witam w Enshrouded. W tym odcinku pokażę Wam, jak wymodelowałem to wzgórze oraz no, spróbujemy sobie zbudować częściowo tą altankę na górze tego wzgórza. Jeżeli chodzi o serię Budujemy Kościół Świętego Płomienia, to zmieniam jej nazwę od teraz na po prostu Budujemy. I w tej serii budujemy, oczywiście dokończymy też kościół, będziemy budować też różne inne budynki, między innymi tutaj w wiosce odbudowywać rzeczy, aczkolwiek druga seria w postaci Remont for You to będzie bardziej właśnie od remontów. Natomiast budujemy będzie raczej od budowania takich albo przerabiania dużego, mocnego przerabiania, tak jak na przykład tutaj zrobiłem to wzgórze jakichś większych rzeczy. I będzie ta seria, jeżeli chodzi o budujemy, to będzie w piątek o 19 raz w tygodniu. Tak samo Remont for You będzie w czwartek. Więcej informacji na kanale też się znajdzie odnośnie tego. Teraz pokażę Wam to wzgórze, jakby się udało wymodelować. No było ciężko, bo ta mgła nie pozwala na wiele rzeczy, ale zdecydowałem się zasypać tutaj to wejście. To wygląda w ten sposób, tak. Myślę, że to fajnie nawet wygląda. Jak tutaj będzie to odremontowane, no to tutaj ta zasypana po prostu mgła jest jakby ziemią. Z tej strony wygląda to w ten sposób. Tutaj jeszcze nie wiem, czy to będzie szło w górze tak jak teraz schodzi, czy może jeszcze je trochę tutaj skrócę. Wszystko, no zobaczę sobie jeszcze, jak to będę tutaj zagospodarowywał. I tutaj zostawiłem te mury i tutaj też jest zasypane. Tutaj będziemy budować za chwilę schody, które będą prowadzić nas do góry. I będą tutaj prowadzić schody. Tutaj na górze powstanie altanka. Jak widać, całkiem dość wysoko trzeba było zbudować to wzgórze, ale inaczej no nawet widać tutaj, jak ta mgła jeszcze prześwituje. Gdzie nie gdzie jak się chodzi, to nadal pokazuje, że jesteśmy we mgle. O, na przykład tutaj pokazuje, że jesteśmy we mgle. Aczkolwiek to jest taki właśnie kompromis. Widzę, że tutaj troszkę za wysoko poszło, ale to się nam tam wyrówna. Teraz nawet nie, może to cofnę, nie będę tego burzył teraz, bo tutaj i tak będą budowane z tego. Altankę zbudujemy sobie, bo cała wioska ona jest zrobiona z tego niedbale ociosanego kamienia, więc raczej będziemy starać się trzymać tego stylu. Tutaj, jak widzicie, sobie zrobiłem już takie schody. Tutaj była taka ścieżka, o, taka jak tutaj. Aczkolwiek była zagruzowana, tutaj jeszcze widać tego gruzu, to będziemy tutaj też odbudowywać te budynki. Ale tak jak mówię, to będzie raczej w innej serii, w Remont for You. Natomiast w serii budujemy nowe rzeczy. Teraz poczekamy, aż zapadnie zmrok, bo trzeba się zdrzemnąć. A też zanim zapadnie wzrok, możemy w tym czasie... czy mam miejsce w ekwipunku? Możemy w tym czasie... mam. Jedno co prawda, ale jest. Możemy się przejść do kościółka. Niestety przy zapadaniu zmroku pojawiają się lagi. Aha, bo naraz można tylko trzy. Naraz można tylko trzy i czegoś trzeba się pozbyć. Szczał się pozbywał nie będę. Znaczy, przestań bywać. Nie, szczały lepiej zawsze mieć te cztery, bo jak... O, możemy się... Ruda cyny to mi też... W sumie jedna tylko, ale... Ale może akurat jednej mi brakuje. O, tutaj możemy się resztek metalu pozbyć. Tego mam kilkaset. Dobra, tutaj sobie damy ławeczki. Jeżeli wam się coś takiego stanie, że tak wam krzywo jakoś daje te ławki. Dlaczego to się tak zmienia? Tutaj wcześniej... No i teraz kąt tej ławki jest zły. No i co to się stało? Nie rozumiem tego trochę. Przecież nie jesteśmy w stanie tych ławek teraz postawić w kościele, nie? O, zobaczcie. X użyj przyciągania. A, dobra.
Czyli jak takie coś będziecie mieć, to można użyć przyciągania. I wam wyrówna, ale dlaczego jak puszczę przyciąganie, to potem tak tą krzywi ławkę? Nie wiem. W każdym razie dobrze jest kłaść właśnie takie ławki na przyciąganiu, z tego co widzę. Przełączamy się teraz na blok drewna palmowego. Tutaj natomiast na pojedyncze i tu jest od ławki 2. Z 2. Postawimy, zanim zapadnie ten zmrok, a już zapadł, ale już postawimy te ławki w kościółku. Jest to równo, jest w miarę równo. Raz, dwa. Ławki nie powinno być... Powinny zająć długo. Czasu. Raz, dwa. A już zawsze będzie troszkę roboty w kościele zrobione. No i dobra. I mamy ławeczki postawione. Jak widzicie, już przyniosłem półki, jakieś banki, już poprzynosiłem sobie trochę rzeczy, bo miałem je w ekwipunku, a nie chciałem ich dawać też do szafek, żeby to było na miejscu. Dobra, idziemy się zrzemnąć. W każdym razie 8 ławek jest. 8 ławek jest, na jednej ławce dwie osoby, no to mamy 16, czyli tyle, ile osób maksymalnie może być na serwerze. Więc w razie czego już wszyscy mogą udać się do kościółka i się pomodlić na poranną mszę. Teraz jeszcze jedną rzecz zrobię sobie w kościele, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Nie wiem, czy to tam będzie na stałe. Natomiast wiem, że mam to w ekwipunku i chcę to zrobić. Dekoracje ścienne. I tutaj chcieliśmy trofeum świetlistego żmija zrobić. I teraz na trofeum świetlistego żmija brązowe takie, ale nas bardziej interesowałoby właśnie takie niebieskie. To brązowe takie dziwnie wychodzi. Potrzebujemy tutaj 3 głowy. Mam jedną jeszcze w zapasie. Ale mam nadzieję, że ta głowa żmija będzie duża, bo ona w założeniach miała iść na front tego budynku. No, skakuj. Ale szkoda, że nie da się jej jakoś powiększyć. Ja myślałem, że tak będzie 4 razy większa. Przecież ten żmij miał łepetynę wielką jak... Jak nie wiem. Tymczasem jest trochę za mała jak na moje plany. Myślałem, że będzie większa. No trochę wyżej ją trzeba dać. Ale i tak nie wygląda źle. Cholera, uda się tam wyskoczyć. Trzeba ją tylko wyżej dać. I na razie ją zostawię. Może w przyszłych aktualizacjach się uda coś... O, na tej wysokości, żeby to było z dalsza widoczne. Wolę jednak niebieską głowę, chociaż ten drugi... To będzie trzeba iść pofarmić po prostu tego świetlistego żmija, zrobić jeszcze dwie głowy. Dwie głowy obrobić i będziemy, zobaczymy potem, jak to wygląda ten drugi poziom tego trofeum. Natomiast tutaj raczej niebieski pasuje. No zobaczymy, czy ten drugi też jest niebieski, tylko tam pokazuje brązowy. Nie wiem. Ale wygląda to fajnie.
Tutaj na tych krużgankach z przodu powiesimy znowu te inne. To możemy sobie powiesić. Myślałem na tych krużgankach tych w kapturach powiesić, ale tych w kapturach tutaj żem zużył przy tronie, więc mogę nie mieć tyle tych głów. Dobra, zobaczymy tej łowczyni. Możemy to też zrobić. Troszkę kościółkiem się zająć. Zobaczmy, co tam mamy dostępne. Ta głowa jest wielka, ta głowa fajnie wygląda, ale... O, i z brązu w łukach awanturnika, w łukach brakuje mi jednej, żeby zrobić. Burzowego osiłka z brązu można zrobić. I trofeum splugawionego burzowego osiłka z żelaza. Brakuje mi trzech, żeby ten... A tutaj trofeum matrony grabieżców z żelaza. Akurat mam ten. O, to byśmy mogli zrobić dwie. Natomiast tego można byłoby zrobić dwie z brązu. Tego nie mamy nic tutaj, żniwiarza. Żniwiarza nie mamy, nie mamy nic. Szkoda, bo to myślę, że ten żniwiarz by pasował najbardziej. Aha, tu mamy brak miejsca w ekwipunku. Okej. Dobra, na razie to nam wystarczy. Teksturki nie wczytały. Ciekawe, kiedy naprawiam to, żeby się te teksturki wczytywały. Jak to będzie wyglądać? Szczerze mówiąc, średnio mi się to tam widzi. Przez dach nie prześwituje, więc mogłoby stać. No, najgorsze nie jest, ale psuje mi tak jakby ten. Dobra, usuwamy to. Gdzieś te pójdą w jakieś inne miejsce te. W jakieś inne miejsce pójdą te matrony. Tutaj mogłoby coś być przy drzwiach może, żeby złagodzić ten kwadrat. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać przy drzwiach. Też jakoś mi to średnio pasuje tutaj przy tych drzwiach. Ale wiem, gdzie one będą pasować. One by pasowały właśnie tutaj, bo tu byśmy dali nad jednymi oknami dalibyśmy takie, nad drugimi oknami byśmy dali inne trofea, na przykład tamtego. Tak, to będzie dobry plan. Nad oknami dać te. Tylko że najpierw nad oknami. Dobra, to dzisiaj się zajmiemy kościółkiem w takim razie, bo miałem to wzgórze tam, ale jeszcze wam pokażę, tylko to później. Pokażę wam to wzgórze w środku, jak wygląda i ogółem, jak je wymodelowałem, ale to będzie później. Teraz tutaj musimy... Tutaj musimy... No, brązu dać. Zanim powiesimy trofea, bo jak po prostu powieszę trofea i już będzie tam trofeum, to potem ciężko jest to w
celować tym brązem, czasami nawet nie można, wyskakuje, że brakuje miejsca, więc najpierw trzeba dać... Najpierw trzeba dać... ścianę, a potem dopiero trofeum, albo jakąś półkę czy coś. Najpierw trzeba mieć pewność, że ta ściana jest gotowa pod trofeum. Żeby uniknąć sobie potem właśnie roboty. I tak, tu... Czy trochę na brąz, czy nad. Tak wygląda tak. A tak wygląda nad. Nad to tak jakby troszkę, bo on tak wchodzi trochę jakby w ten kamień. Wydaje mi się, że tak jak na brąz jest lepiej. Ona wtedy tak się... O, w ten sposób. Wtedy to się robi tak jakby to okno tak u góry nie jest takie kwadratowe, jest takie jakby właśnie spasowane z tym. O, i tutaj te trofea będą pasować nad te okna i tutaj nad to okno też się da. Zaraz sobie zrobimy te trofea z brązu tych drugich. W tej chwili trofeów, ilości tych trofeów nie jest jakaś duża do zrobienia, bo w tej chwili jest zaraz matrona, potem ten w łukach, potem ten jeden taki osiłek, żmij, chyba 5 jest w tej chwili, 5 albo 6, więc nie ma tego jakoś dużo. No, z tą głową fajnie wygląda. Tam było tak pusto. Tam myślałem dać albo okno, ale potem pomyślałem. Myślałem, że to trofeum, szczerze mówiąc, będzie większe. Powinni dać moim zdaniem opcję taką, żeby można było, nie wiem, dać mniejsze, średnie i duże. No bo przecież ta głowa tego żmija jest tak 3 razy większa. I myślałem, że to będzie jak z tym wukach, bo ten wukach przecież jest bardzo duży, nie? Można zobaczyć. O, tutaj jest powieszony ten wukach. O, wukach jest większy. Jest taki mniej więcej, chociaż też jest chyba pomniejszone trochę. Dobra, w każdym razie trofeum splugawionego osiłka z brązu. Potrzebujemy jeszcze jedno, tak? Tak, splugawionego osiłka z brązu, zróbmy sobie. No to też jest takie większe i to też byśmy sobie zrobili, tylko właśnie splugawiony osiłek. Wydaje mi się, że wygląda ładniej taki. Sprawdzimy sobie, zrobię te dwa też te. Mi tam na komforcie nie zależy, bo to im wyższy poziom tych trofeów, tym wyższy komfort. Aczkolwiek mi na komforcie nie zależy. No i tu musimy bez X-a, bo nie wiem dlaczego nie daje nas na środek, bo jak damy X, to daje nas, bo to jest mniejsze trofeum od tej matrony. Tutaj jedziemy brązem. Zobaczmy sobie tego drugiego teraz. W ogóle jaką on ma taką dziwną, przerażoną minę, nie? Tutaj akurat chyba brąz pasuje. Zamknijmy te drzwi, żeby tutaj nam... Ach. O, w sumie jeden i drugi pasuje.
Dobra, damy sobie to z brązu. Tylko pytanie, czy je nie lepiej byłoby dać ponad. Nie, bo wtedy to... Wtedy to okno będzie tak, jak już wszystkie dajemy tak, że nakładamy trochę na, no to musimy wszystkie tak dawać. No dobra, to tutaj powymieniamy sobie te okna. Wymieniamy sobie te ozdobniki na oknach. Trochę kocioł będzie już zawsze podgoniony. Może jeszcze jak tylko wymienię te ozdobniki na oknach, to podejdziemy do tego wzgórza i jeszcze coś się porobi ze wzgórzem. Zaczyna ten kościół ładnie wyglądać. Również w środku, nie tylko na zewnątrz. Tu by się w tej grze przydało, żeby można było własne klocki robić. Bym sobie zrobił na przykład taką ramkę pod okna, położył od razu, a nie tam musiał pojedynczo, nie? Chociaż pojedynczo rozwiązuje, można powiedzieć, każdy problem, bo z tego sobie tworzymy te kształty, ale po prostu tam to by ułatwiło, nie? Szybciej by się budowało, bo by sobie człowiek na przykład budując zamek, robiąc w zamku okna, zrobiłby sobie szablon pod okna, a na przykład ten kościół ma tam, powiedzmy, tych okien nie jakoś jeszcze dużo, ale w takim zamku jak się kilkadziesiąt okien robi, to by bardzo pomogło. Tu już wymienione, tu już wymienione, tu już wymienione. Tutaj ma być stół, ten wąski, tutaj pójdzie stolik. Na nim będą kielichy. I na nim będą kielichy, ten wąski stolik. Sprawdźmy sobie, jak on tu pasuje w ogóle. Oczywiście trzeba X-a, ale X nie pozwoli nam... Kurde. X nie pozwoli nam na środku postawić tego stolika, nie? A jak tak przesuwamy... Tragedia, będę miał problem z postawieniem tego stolika. Przynajmniej na razie. Wystarczyłoby, żeby dali nie taki co kilka, myślałem, że to się naprawi jak. Dobra. W razie zostawmy w takim razie stolik, idziemy na wzgórze. To trzeba przyjść i po prostu jak się zresetuje grę, to resetują się też te kąty. I wtedy jak się przyjdzie i się podniesie tą ławkę tak jak jest, to będzie się w takiej, pod tym kątem to układać, nie? Więc trzeba od razu przyjść i jak się włączy system budowy, to trzeba od razu być wobec jakiegoś tam klocka, jakby, nie wiem, skonfigurowany czy co. Dobra, teraz zajmujemy się tutaj budową. Aha, bo miałem pokazać, jak to w ogóle to wzgórze tutaj widzieliście już, natomiast tu jest tak zabudowane. Tutaj będą te schody. Tutaj jeszcze można dołożyć z tego, co widzę.
żeby to było tak tutaj, nie było dziury. Tutaj sobie teraz wybierzemy suficik. Wyłączymy przyciąganie. Co dwa zrobimy. Schody zrobimy co dwa. Tu jest co trzy. Tu jest co dwa jest. Teraz jest okej, okej. Jak chcecie zrobić sobie schody co dwa, no to trzeba robić takim właśnie. No tutaj, żeby ładnie to wykończyć. Tutaj w ogóle można tak, żeby to fajnie nadrastało. No dobra. Teraz pytanie, czy tutaj będziemy tak zarastać te schody? Chyba tak. To będzie chyba. Bo tutaj jest to wzgórze. Tak zostawimy trochę tutaj, żeby naszło i tu możemy złagodzić delikatnie. O, dobra, i teraz ładnie to wygląda. I teraz dalsza część schodów. Tutaj trzeba usunąć tą ziemię. Dajemy dalej schodziki. Mogą sobie być właśnie troszkę zarośnięte. Nawet jeszcze tutaj będziemy musieli je trochę pozarastać. I tutaj damy do końca. Tak jak jest ten mur. Dobra. Ładnie. Teraz musimy tutaj zalesić delikatnie.
widzicie, teraz tak nam ładnie porastają. To takie, nie robią się nam takie kloce, tylko właśnie to tak wszystko się ze sobą jakby komponuje, nie? O, tutaj się zrobił taki trochę kloc. To go znowu możemy kilowkiem przyciąć. A tutaj sobie teraz weźmiemy ten kamyczek. O. I ładnie. O, i teraz jest bardzo ładnie. Nawet tutaj bym dodał troszkę. Tutaj, żeby się nam nie robiło, żeby to był taki troszkę łagodniejszy spadek, o. I tu chyba. Nie, to jest dobrze. Dobra. Jedyne, co mi tutaj przeszkadza, to brak takiej symetrii. Bo te schody są szersze, a tutaj jest węższe, więc musimy tutaj jeszcze poszerzyć. Widzicie, tak schody się tak... I trzeba ewidentnie tutaj usunąć ten fragment i tutaj ten fragment trzeba usunąć, żeby to nie było asymetryczne, takie dziwne. Okej, a to oznacza, że jak to usunęliśmy, to teraz nam tutaj... No to można byłoby tak... Można jeszcze trochę poprawić, żeby nam ten kamień nie wychodził, żeby tutaj ten fragment muru jednak był częściowo widoczny. O. No, coś takiego. Nadal tutaj mamy jakąś asymetrię wynikającą z tych schodów. Tutaj trzeba je usunąć. Dobra, tego nie trzeba usuwać. Tutaj damy wypełnienie tym. Wyżej nie, ale w tą stronę pod schoda, o właśnie, tak, asymetria związana jest z tym, że się tutaj te schody przesunęły w tą stronę. Może zostawimy taką lekką asymetrię. Jak tutaj dołożymy... wyżej tych schodów, to powinno zniknąć częściowo. Tu jeszcze musimy dołożyć schodki. A w ogóle to tutaj mamy błąd, bo tutaj mamy pojedynczy schód. A nie, to był dobrze wcześniej wybudowany. To teraz jak dołożyłem.
nie, no zaraz tu przełusnę, bo tutaj... pozbyć teraz gdzie niegdzie trawy. A gdzie niegdzie dodać. O. I znowu zapada zmrok. Więc znowu będą lagi. No tutaj te schody już nie wyglądają tak asymetrycznie. No, teraz wyglądają lux. Wystarczy, żeby z jednej strony trzymał prostą kreskę, to później nawet jak tutaj lekko wychodzi po jeden, to już to nie jest takie dziwne, nie? Jeszcze bym wrócił tutaj... O, zostawił tak. No. Dobra, idziemy spać. Idziemy spać, pokażę wam jeszcze jak wygląda środek. I to będzie koniec w tym odcinku. Zaczęliśmy już budować tamtą altankę, trochę wykończyliśmy kości w środku. I to będzie koniec tego odcinka. No, w górze prezentuje się bardzo ładnie. Jak tam będzie ta altaneczka na górze, to fajnie to będzie wyglądać. Tutaj się jeszcze posadzi jakieś roślinki, tak dziko. Może gdzieś tych kwiatków dodam, czy czegoś. Nie wiem, zobaczę. W każdym razie, teraz jak wchodzimy tu do środka, czyli to miejsce, które jest zarośnięte. Weźmy sobie to miejsce, które zabudowaliśmy od góry, gdzie tą ziemię nałożyliśmy. Jak widzicie, tu mamy taki sekret. Tutaj zostawiłem nawet tą pochodnię, bo ona rozświetla. I nawet przedmioty są zostawione. Tu będzie wejście do tych sekretnych katakumb. Katakumby też będziemy budować. Więc wygląda to całkiem fajnie. Z tej strony wzgórze wygląda tak. Chyba na początku filmiku pokazywałem, ale jeszcze pod koniec można pokazać. I tutaj tak fajnie tutaj zarasta. Myślę, że ten pomysł z tym wzgórzem jest dużo lepszy niż jakbym miał tutaj taki zrobić kwadraciok. No, dobra. Dzięki za uwagę i to tyle w tym odcinku. Zapraszam za tydzień. Teraz budujemy, seria jest w piątek, co tydzień o 19:00, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak dalej idzie budowanie kościoła i innych rzeczy, to zapraszam za tydzień. Dzięki za uwagę.